Bardzo serdecznie Was witam. Dawno się nie widzieliśmy, dawno nie nagrywałam nowych filmów, ale obiecuję poprawę z ręką na sercu. Nagrywamy teraz bardzo dużo krótszych treningów, ale takich, o które prosiliście, o których rozmawialiśmy już na moim fanpage'u. Zaczniemy sobie na taki pierwszy ogień, dosłownie ognisty trening. Przed Wami trening interwałowy, a dla miłośników mocniejszych wrażeń chciałam zaproponować jeszcze obciążniki na kostki i małe hantelki. Te, które wzięłam, mają po 1,5 kg. Nie sugerujcie się tym, że to mało, ponieważ będziemy z nimi wykonywali dosyć intensywne ćwiczenia w bardzo szybkim tempie. Więc naprawdę uwierzcie mi, że i tak będzie czuć wszystkie mięśnie. Trening, tak jak wspomniałam, będzie skonstruowany w sposób interwałowy. Czyli wykonując kolejne ćwiczenia, będziemy podchodzić do granic naszego tętna maksymalnego. I o to właśnie chodzi. Każde ćwiczenie wykonujemy przez 30 sekund. Mam dla Was 5 takich setów treningowych. Trening jest absolutnie kompleksowy. Będziemy pracowali nad wszystkimi partiami ciała. A ponieważ mamy jeszcze dodatkowe obciążenie, to oprócz tego, że będziemy fajnie spalać i dodatkowo spalać dzięki temu obciążeniu, to będziemy także bardzo fajnie modelować i rzeźbić ciało. Więc ja już nie przegaduję tematu. Oczywiście mam nadzieję, że wiecie, że zaczynamy trening od rozgrzewki, którą oczywiście możecie sobie w każdej chwili kliknąć i za chwilę do mnie wrócić. Pierwsze ćwiczenie to wspinaczka w podporze. Ja Wam tylko szybko pokażę ją. Wspinaczka w podporze. Jeśli jesteście początkujący, możecie wykonywać to ćwiczenie wolniej. Natomiast drugie ćwiczenie jest dokładnie w takiej samej pozycji. Będziemy sobie w niej dotykać kolanem łokcia, a potem wchodzić do pozycji skorpiona, raz jedną, raz drugą nogę. Naszym odpoczynkiem będą pajacyki. Pajacyki wykonujemy w troszkę mniej intensywnym tempie. Jeśli będziecie czuli, że już ta intensywność i tętno podchodzi pod maks, to wtedy zamiast pajacyków proponuję Wam marsz. Jeśli czujecie, że te hantelki i obciążniki to jest naprawdę too much jak na początek, wykonujcie trening na początku bez nich, a z czasem pewnie i tak Wasze wytrenowanie pozwoli Wam na dodanie obciążenia. Ok, włączam timer, żeby kontrolować nie tylko czas, ale także, żeby kontrolować tętno. No i kochani, jedziemy w takim razie. 30 sekund, wspinaczka w podporze. Pamiętajcie, żeby w tej pozycji aktywować mocno do pracy mięśnie brzucha. Ok, działa wszystko. Musiałam sprawdzić. Presujemy intensywnie. Pupa nie podchodzi w górę, ani też nie jest za nisko. Jeszcze nam zostało kilka sekund. 4, 3, 2, 1. Zostajemy w pozycji. Kolano do przeciwnego łokcia. Wychodzę do pozycji skorpiona i teraz druga noga. To samo. Wyciskam mocno z barków. Podobnie. Mocno cały czas aktywuję do pracy brzuch. Jeszcze trochę. Zostało nam 10 sekund. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Hop. Wydech. Jeszcze jeden. Ok. Przechodzimy do pajacyków i jedziemy. No właśnie, po 1,5 kg, ale przy takich ćwiczeniach zdecydowanie czuć tutaj power. Oddychamy, brzuch mocny. Pamiętajcie o kolanach, żeby nie rotować ich na zewnątrz. Oddychamy. Tętno jest już naprawdę wysokie. Jeszcze 3, 2, 1. Powtarzamy to wszystko jeszcze raz. Wspinaczka. Tak naprawdę naszym zwolnieniem w tym secie jest to drugie ćwiczenie. Ale tak naprawdę zwalniamy tylko na chwilę. Jeszcze 10 sekund. Wytrzymajcie. Jeszcze, jeszcze. 5, 4, 3, 2, 1. Podpór i lecimy. Kolano do łokcia. I góra, kolano, łokieć i góra, wypchnij się z barków, cały czas pilnuj oddechu, hop, góra, hop,
Góra. Jeszcze moment. Zostało nam kilka sekund. Jak widzicie, bazujemy tutaj na ćwiczeniach złożonych. Okej, i ostatni secik. Pajacyki. Tak jest. I już dwie kołbarki. Bardzo dobrze. O to mi właśnie tutaj chodziło. Skaczemy. Jeśli ciężarki są za dużym obciążeniem, róbcie dokładnie to samo bez nich. Ok, jeszcze 4, 3, 2, 1. Ok, odłóżcie je na chwilę. Mamy 30 sekund na marsz, na złapanie oddechu. Przechodzimy do drugiego zestawu. Wymaszerujecie. Pierwsze ćwiczenie będzie polegało na biegu bokserskim. W momencie, kiedy się unosi lewe kolano, uderza prawa ręka. A drugie ćwiczenie na wypchnięciu hantli w górę, wychodząc z pozycji przysiadu. Wykonujemy pełny przysiad i wypchnięcie hantli. Przysiad i wypchnięcie hantli. Ok, a już chciałam odłożyć, a to już czas. 3, 2, 1 i jedziemy. Uderzenia na wprost siebie. To ćwiczenie bez obciążenia jest proste. Uwierzcie mi, ja też czuję na maksa. Te hantle. Jeszcze trochę. Mocny brzuch. Jeszcze. 3, 2, 1. Ok, przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Przysiad i wypchnięcie. I tutaj znowu zwalniamy. Przysiad, wypchnij, przysiad, wypchnij. Zejdź w dół, zobacz na kolana, delikatnie zrotowane na zewnątrz. Mocny brzuch, proste plecy. Wydech, wydech, jeszcze jeden. Ok, pajacyki, hop, tak jest. Tutaj jest cały czas tempo, jeśli jest dla Was za intensywne. Możecie sobie ułatwić, przechodząc do marszu, a handle pracują ręce z handlami tak samo. Tętno jest dosyć wysokie, już nawet momentami trudno mi mówić. I o to właśnie w tym treningu chodzi. Ok? Zaczynamy drugą rundę. 3, 2, 1 i bieg bokserski. Tak jest. Mocna praca. Ręce momentami odpadają. Jak ciężko, mogę na chwilę złapać hantle. Pracuję samymi nogami. Tak jest, super. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, przysiad. Jadę dół. I wyciśnij. Dół. Wyciśnij. Ściągnij do siebie, zejdź nisko w przysiadzie i wypchnij. W tych wszystkich skipach obciążenia na kostki też nie pomagają. O to nam chodzi. Góra, dół i góra, jeszcze dół, góra, ostatnie powtórzenie, dół, góra i ostatnie pajacyki. Za moment będzie chwilka przerwy. Pociśniemy sobie brzuchy. Pamiętajcie, w każdym secie, tym trzecim ćwiczeniem są właśnie pajacyki. Oddychamy. Jeszcze chwila. 3, 2, 1. Marsz. Chwila przerwy dla Was. Maszerujecie, maszerujecie cały czas. Ja pokazuję kolejne ćwiczenia. Cały czas ciężarki. Russian twist. Czyli skręcam się z jednej strony na drugą, a następnie przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Z wydechem unoszę hantelki do nóg. Uwaga tutaj, żeby Was nie przeciążyły. Trzymamy je na wysokości ucha z ręką. I trzecie ćwiczenie, oczywiście nasze pajacyki. Dobra, słuchajcie, ustawiamy się. Chcę, żeby było równo tutaj.
Więc zaczynamy za 5, 4, 3, 2, 1 i dzida. Z wydechem skręcam. Oczywiście bez ciężarków można to robić szybciej. Z ciężarkami proponuję Wam jednak nie robić aż tak dynamicznie, bo muszę tutaj mocno trzymać brzuch, żeby nie nadwyrężać odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Jeszcze 10 sekund nam zostało. Ściągam. Łatwiejsza wersja, zobaczcie. Z piętami na macie. Wydech za każdym razem, jak ściągam hantelki w dół. Ok, jedziemy kolejne ćwiczenie. Od razu hantle za głową i wyciskam do nóg. Wydech góra. Mocne spięcie mięśni brzucha. Zobaczcie, staram się na chwilę oderwać plecy. One są cały czas ustawione w taką lekką literę C. Dbam o kręgosłup tym sposobem. Pracuję mocno mięśniami brzucha. Aha, ok, i pajacyki. Jedziemy od razu. Starajcie się nie robić przerw. Być może za pierwszym razem ten trening będzie dla Was ciężki. Ale obiecuję, że jak go powtórzycie 5, 10, 20 raz, już nie będę takim hardkorem. Trzymam intensywne tempo. Jeszcze trochę. 5, 4, 3, 2, 1. Bosko, wracamy do Russian Twistów. Dół. Łapię ciężarki i jadę. Z wydechem. Starajcie się za mocno nie kręcić samą głową. Ten skręt jest tutaj, w centrum. No i oczywiście ręce cały czas pracują. Jeśli macie też problem z rękami, często pojawiają się takie pytania, że jak to ja robię, że mam takie wyrzeźbione. To te treningi naprawdę będą bombą. Okej, jedziemy dalej. Dół i idę w górę. I znowu, jak mam siłę, mogę przyspieszyć. Wydech. Wydech. Oczywiście moje ręce są wyrzeźbione z miliona innych powodów także. Ale dołóżmy swoją małą cegiełkę w postaci dodatkowego obciążenia, a z pewnością zauważycie różnicę. Jeszcze moment. I od razu przechodzimy do pajacyków. Jest intensywnie. Nie jest to jeszcze jakiś hardcore, mam nadzieję, na maksa. Ale już macie być zmęczeni. Jeśli nie jesteście, przyspieszcie. Pracujemy cały czas. Pamiętam o kolanach, o mocnym brzuchu. Tak jest. Jeszcze trochę. Zobaczę ile. Ostatnie dwa. Super, odpocznijcie sobie w truchcie lub w marszu. Pokazuję kolejne ćwiczenie. Sumo jump squat, czyli skaczę sobie do przysiadu sumo i delikatnie schodzę ciężarkami w dół i wracam. To ćwiczenie wygląda w ten sposób. Kolejnym ćwiczeniem jest wykrok skrzyżny i wypchnięcie hantli w przód. Tak jest. Uwaga, poczekamy sekundę i jedziemy już. Sumo i dół. Pamiętajcie, żeby w tym ćwiczeniu mieć koniecznie proste plecy. Obowiązkowo. Ściągnięte łopatki. Super, już wchodzi w pośladek. W uda. Oto. Jeszcze. Tak jest, pracujemy. Nie patrzcie w dół. Patrzcie na wprost siebie. Może być mi w oczy. Ok. I jedziemy sobie od razu wykroki. Z wypchnięciem hantli. Tutaj znowu, zobaczcie, zwalniamy odrobinę. To nie oznacza, że się nie męczymy. Skrzyżny. Wypchnij, tu jest wydech. 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 Jeszcze trochę. Hop. Trzy. Dwa. Ostatni. Bosko. Jedziemy pajacyki. Sekund. Starajcie się wytrzymać. Wiem, że jesteście już zmęczeni. Mamy radę. Jeszcze trochę.
Jeszcze. Nie widzę, dobra. Ostatnie dwie. Okej, 30 sekund. A nie, żartowałam, druga runda. Jedziemy od razu, sumo. Hop, hop. Wydech, wydech, wydech. Hop, hop. I dół, i dół. Piecze i bardzo dobrze ma piec. Dół i ściągnij ciężarki. Nie pozwalaj im zaokrąglić ci pleców. Wykrok z wypchnięciem. Hop. 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 Dobrze. Dół, wypchnij. Wypchnij. Jedziemy. Jeszcze trochę. Kilka sekund. Dół. Tak jest. Dół. I ostatni. Okej, ostatnie pajacyki. Ja mam tętno teraz 170, więc bardzo wysokie. Jeszcze do końca jedziemy. Dla przykładu powiem wam, że 190 około to mój maks. Czyli już jesteśmy w tym progu 80%, nawet lepiej. Jeszcze jeden. Okej, masz. Okej, bosko. Odstaw handelki. Maszerujemy dalej. Jak widzicie, każdą z tych rund wykonywaliśmy po dwa razy. W trakcie były przerwy. Jeśli czujecie, że jesteście w stanie zrobić więcej, to możecie sobie to podzielić na trzy. Trzy rundy pierwszego zestawu, 30 sekund przerwy, trzy rundy drugiego i tak dalej. Już jest nieźle. Pamiętajcie, że takie bardzo intensywne interwały to nie są treningi, które wykonujemy przez godzinę, nie? To są treningi, które wykonujemy 5, 10, 15, 20 minut. Myślę, że to 20 to jest już maks. Są bardzo intensywne treningi, więc i serducho bardzo nam mocno pracuje. My zrobiliśmy sobie tutaj 15 minut i myślę, że to jest naprawdę wystarczająco. Możecie docisnąć do 20 i będzie gitarka. My już sobie kończymy. Pamiętajcie, żeby kliknąć też stretching potreningowy. No i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy na tym treningu oraz na innym. Do zobaczenia.